Witam powtórnie po tej trochę krótszej części wykładu. I kontynuując nasz temat, czyli odnosimy się do Najświętszego Sakramentu w tej chwili, który w praktyce przyjął postać mszy, Eucharystii, określenia używanego w nawiązaniu do liturgii mszy świętej, jak również i w stosunku do chleba, opłatka i przemienionego wina. Więc teraz chciałbym się króciutko odnieść do potraktowania mszy jako ofiary. Jak wspomniałem, pierwsze nabożeństwa chrześcijan miały ten wspaniały wymiar dziękczynienia, po grecku Eucharystii właśnie. I tym się cechowały, było to ich jak gdyby istotą. Z czasem nabożeństwa te nabrały charakteru ofiarniczego. Był tu pewien niewątpliwie wpływ historyczny. Jeden z księży, mianowicie ksiądz Stanisław Lech, opisuje te wpływy w artykule Uwarunkowania historyczne i kulturowe w sposobie sprawowania Eucharystii, zamieszczonym w Ateneum Kapłańskim numer 447 z miesiąca września-października 1983 roku. Pisze on tutaj mniej więcej tak. Gdy Kościół pierwotny sprawował Eucharystię, było to wielkie święto, zgromadzenie wiernych, zaś jest przeświadczone o obecności zmartwychwstałego Pana. Jest to wspólnota ludzi, którzy nie mają przepisanych tekstów, ale modlą się spontanicznie, z radością i w pełnej wolności. Chociaż dziękczynienie, Eucharystia jest w różnych gminach, w różnych miejscach rozległego imperium sprawowana, to jednak charakteryzuje ją jedność, jaka wypływa ze święta Paschy żydowskiej. Chrześcijanie nie mają świątyń, gromadzą się więc w domach, gdzie sprawują także dziękczynienie, czyli Eucharystię. Następnie pokazuje, jak wraz z upływem czasu i wieków dochodzi do zmian. Kluczową datą w historii Eucharystii, już używać będę tego określenia, tak jak również używa tego autor, kluczową datą w historii Eucharystii jest rok 314. Cesarz Konstantyn Wielki uznaje chrześcijaństwo jako religię, która może cieszyć się wolnością. Zmienia się sytuacja Kościoła. Pamiętamy tak zwany edykt mediolański, chociaż znam przynajmniej jednego historyka Kościoła, profesora, który podważał fakt, że taki edykt miał miejsce. Nieważne. W każdym razie Konstantyn, zwyciężając, kiedyś opowiadam tą historię wcześniej, uznał chrześcijaństwo za religię właśnie państwową. Sytuacja zmienia się radykalnie, atmosfera, klimat jest taki, że oto Konstantyn, cesarz zostaje chrześcijaninem. Część dworu się nawraca, a część dworu przyjmuje chrześcijaństwo, bo ze względów i strategicznych, i politycznych. Każdy, ktokolwiek chciał coś załatwić w tej chwili, że tak powiem kolokwialnie, jeżeli był chrześcijaninem, było mu o wiele łatwiej. Opłacało się być wtedy chrześcijaninem, tak jak nie przymierzając jeszcze kilkadziesiąt lat temu, opłacało się należeć do partii przywódczej, bo można było uzyskać różnego rodzaju przywileje, dostęp do talonów, wyjazdów zagranicznych czy innych rzeczy. Wywarło to ogromny skutek na zmiany, jakie w chrześcijaństwie zaszły. Prosta rzecz, wyobraźmy sobie, że oto teraz cesarz Imperium Rzymskiego przychodzi na nabożeństwo. I gdzie? Do domu? Tak jak wcześniej bywało? No, albo masa ludzi, którzy z różnych powodów, niekoniecznie głębokich, biblijnych i związanych z nawróceniem i upamiętaniem i porzuceniem starego życia, zostaje chrześcijanami. Tłumy wręcz. Ksiądz Stanisław Lech tak to opisuje.
Zmienia się sytuacja Kościoła. Prześladowane małe wspólnoty stają się kościołem oficjalnym, protegowanym przez władze Cesarstwa Rzymskiego. Do kościoła zaczynają wchodzić całe masy pogan, których kościół nie może dobrze przygotować do sakramentu chrztu. Te masy pozbawione gruntownej katechezy wnoszą do kościoła swoją dotychczasową mentalność, czyli mentalność pogańską, nacechowaną religijnością naturalną. Prostota obrzędów kościoła pierwotnego zostaje stopniowo przykryta przepychem dworu cesarskiego i wielkimi uroczystościami. Jak powiedziałem, cesarz przychodzi, urzędnicy cesarscy przychodzą na nabożeństwo. Elementy drugorzędne zaczynają nabierać znaczenia i zaciemniać istotę Eucharystii, dziękczynienia. Liturgia staje się masowa. Powstają wielkie bazyliki, świątynie pogańskie stają się kościołami. Cesarz i możni protektorzy kościoła wznoszą nowe okazałe budowle. Chciał ktoś bardzo wysoko zapunktować na dworze cesarza, fundował świątynię. Świątynie pogańskie były przejmowane, albo dobrowolnie, albo nie. Po części dobrowolnie, bo cała masa pogan opuszczała już te świątynie. I co czyniono? No, wyrzucano posągi, które tam do tej pory czczono i spotykali się tam chrześcijanie. Powstają budynki kościelne, które są tak charakterystyczne i typowe dla czasów współczesnych. Wielkiego znaczenia nabiera uroczyste wejście cesarza do świątyni. Cesarzowi towarzyszy orszak dworu. Pojawia się więc ryt wejścia. Po łacinie introit. Okazała procesja ze śpiewem, która trwa przez dłuższy czas. To do dziś jest element mszy. Jeden z pierwszych na początku mszy. Uroczyste wejście introit. Dzwonki dzwonią, śpiew jest, uroczyste wejście. W czasie sumy zawsze. Ale nie tylko. To są... Tu już widzimy korzenie jak i proces przejścia od pierwotnych, prostych nabożeństw, którego centrum było dziękczynienie, do dzisiejszej mszy, której centrum jest ofiara, uobecnianie ofiary. Druga wielka procesja z darami, która wchodzi w tym czasie do liturgii, to składanie darów ofiarnych. Wczesne chrześcijaństwo nie zna procesji z darami, pisze ksiądz. Teraz wraz z mentalnością religijną ludów pogańskich wkracza do chrześcijaństwa idea ofiarnicza, która przysłania misterium paschalne Chrystusa. Ludzie niosą do ołtarza swe dary, by przebłagać Boga. Zanika stopniowo rozumienie Eucharystii jako hymnu chwały na cześć Boga, a wkracza element przebłagania o zabarwieniu pokutnym. Panie, nie jestem godzien. To ciągłe składanie Bogu nowych ofiar jest ideą pogańską. Nie będę czytał całego artykułu. Niemniej chciałem te pewne rzeczy zasygnalizować. Może jeszcze tutaj, jeszcze jeden element sobie zaznaczyłem. Zanika wartość niedzieli jako znaku święta zmartwychwstania Pana. Nabierają znaczenia uroczystości i ku czci świętych. Mnożą się msze święte w dni powszednie. Okres średniowiecza prowadzi więc do zaniku najważniejszych elementów liturgii Eucharystii. Zanika znaczenie niedzieli, Eucharystia sprawowana jest codziennie, nawet wielokrotnie w ciągu dnia. Zanika znaczenie zgromadzenia liturgicznego, można sprawować Eucharystię nawet bez udziału ludu. Zanika wartość liturgii słowa, pojawia się niezrozumiały język, ograniczona ilość czytań, brak zrozumienia dla związku Starego Nowego Testamentu. Zanika prawie zupełnie homilia ustępująca miejsce kazaniom tematycznym czy medytacyjnym nad męgą Jezusa. Zanika zupełnie modlitwa powszechna, pozostając jedynie w Wielki Piątek. Utrwala się jeden kanon mszalny o charakterze wstawienniczym. Zanika udział ludu w Komunii Świętej. Rozwija się pobożność ludowa o zabarwieniu religijności naturalnej, czyli pogańskiej. Do liturgii wkraczają prywatne modlitwy kapłana. I potem w dalszej części artykułu ksiądz pokazuje, jak po Soborze Trydenckim, aż i dalej w Soborze do Watykańskiego, czy nawet po Watykańskim, próbuje się te wszystkie słabe punkty w Kościele i w liturgii jakoś wyprostować. Nie mamy czasu, żeby w całości ten artykuł tutaj przytaczać. Zacytowałem tylko te fragmenty, które pomagają nam uchwycić, w czym rzecz i jak to się stało, że kiedyś nabożeństwo w swojej prostocie i w istocie dziękczynne stało się jakąś sformalizowaną liturgią,
odprawianą, jak to się nazywa tak brzydko czasami, odprawianą, i której istotą jest właśnie ofiara. Wiara w to, że ofiara mszy świętej posiada moc krzyża, jest wyrażana w liturgii eucharystycznej. Kapłan prosi Boga: wejrzyj, prosimy Panie, na dar Twojego Kościoła, przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. A potem dodaje: prosimy Cię Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Koncepcja ofiary za grzech, nie wiem, cały czas trwającej praktycznie rzecz biorąc, jako że kiedyś, jak mi tłumaczył znajomy ksiądz, no, msze święte praktycznie dzieją się stale i wciąż. Dzisiaj, teraz, tu, gdzieś na naszym obszarze, prawda, gdzie indziej jest strefa czasowa przesunięta, będą się działy za chwilę, a gdzie indziej jeszcze za chwilę, a gdzie indziej jeszcze wtedy, kiedy my tu śpimy. I tak ta ofiara składana czy uobecniana jest przez cały czas. Otóż taka koncepcja permanentnej ofiary za grzech, no, dla nas jest czymś obcym. Pismo Święte uczy, że już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzech. W liście do Hebrajczyków, 10 rozdział, wiersz 14 i następne czytam: albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Poświadcza nam to również Duch Święty, powiedziawszy bowiem: takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi. Po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je. I dodaje: a grzechów ich i nieprawości nie wspomnę więcej. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam i nie ma już ofiary za grzech. 18 wiersz 10 rozdziału listu do Hebrajczyków. Czy w innym miejscu czytamy, jak Chrystus pojednał nas z Bogiem, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. A więc widzimy, że Pismo Święte uczy, iż Chrystus, owszem, kiedy prosił, w czasie ostatniej wieczerzy prosił, aby go wspominano, a nie ofiarowywano. Dzieło odkupienia Chrystusa już jest dokonane, a nie dokonuje się cały czas. A wracając do wcześniejszych części wykładu, Chrystus uczynił kapłanem każdego wierzącego, a nie tylko kilku wybranych, prawda, wierzących. Mam na myśli tutaj kapłaństwo hierarchiczne. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus powiedział swoich uczniów, aby czynili to na ich pamiątkę. Mając przed sobą chleb i wino, mieli głosić śmierć Pana do czasu, aż przyjdzie. I spotkania chrześcijan, kiedy się to działo, nazywane czasami były łamaniem chleba, przynajmniej tak niektórzy interpretują drugi rozdział Księgi Dziejów Apostolskich, 42 wiersz, albo Wieczerzą Pańską, 1 Koryntian 11, 20. I one były pamiątką, przypominaniem, zwiastowaniem Jego śmierci. I Kościół używa kilku argumentów, aby uzasadnić swoje stanowisko traktowania mszy jako uobecnionej ofiary. I tak, wskazuje na przepowiednię proroka Malachiasza z pierwszego rozdziału 11 wiersza, fragment będę czytał. Otóż prorokuje on, że pewnego dnia narody będą składać ofiary. Albowiem od wschodu słońca aż do jego zachodu wielkie będzie imię moje między narodami i na każdym miejscu dar kadzielny będzie składany w imieniu memu i ofiara czysta. A Eucharystia jest jakoby wypełnieniem proroctwa Malachiasza. Jest to czysta ofiara, której nie może splamić żadna niegodziwość i nieprawość tych, którzy ją składają. Pan zapowiedział przez Malachiasza, że jego imieniu, które będzie wielkie wśród narodów, na każdym miejscu będzie składana ofiara czysta. Trudność polega na tym, że słowo, jakie tutaj przetłumaczono jako ofiara, jest słowem no, bardzo rzadko występującym w Starym Testamencie. Nie ma tutaj klasycznego hebrajskiego słowa, które używane jest właśnie tam, gdzie mowa jest o ofierze i tłumaczone jako ofiara. Faktycznie to miejsce jest jedynym miejscem w Starym Testamencie, w którym występuje tutaj użyte słowo i przetłumaczone
jest jako ofiara. I jak to zwykle bywa w przypadku takich właśnie słów używanych niesłychanie rzadko, często ich znaczenie jest niepewne. Szukając pomocy w słownikach, tutaj odkrywamy, iż określenie to obejmuje spowodowanie wzniesienia się dymu, tłumacząc to bardziej dosłownie. Dlatego w tłumaczeniach protestanckich jest tutaj mowa o kadzidle. Na każdym miejscu dar kadzidlany będzie składany, Malachiasza 1,11. Podobnie, i to jest już bardziej może mocny argument, użyte jest słowo w tym miejscu, w Septuagincie, również przetłumaczone jako kadzidło. W Septuagincie, czyli w greckim tłumaczeniu Starego Testamentu. W tym miejscu, w tym tłumaczeniu Malachiasza 1,11 Septuaginta już w języku greckim pisana używa słowa kadzidło. Dalej określenie, że będzie to ofiara czysta. No, to określenie niekoniecznie musi się odnosić do ofiary za grzech. Malachiasz mówi o czasie, kiedy imię Pana będzie wielkie, będzie między narodami. No, to określenie też nie bardzo pasuje do czasów współczesnych, bo trudno powiedzieć, żeby w tej chwili, mimo bezustannie uobecnianej ofiary, imię Pana było wielkie. Przeciwnie, wykpiwa się i żartuje i z chrześcijan, i bywa, że również z imienia Pana, czy z jakichś takich symboli jego wyznawców, jak na przykład krzyż, czy innych. Tak więc ten kontekst również jakoś nie potwierdza się, przynajmniej współcześnie, a określenie ofiary czystej, której nie może splamić żadna niegodność, nieprawość tych, którzy ją składają, no skądinąd wiemy, że stan wewnętrzny, duchowy osoby sprawującej sakramenty nie ma znaczenia dla ważności tego sakramentu. Tak samo jest w przypadku ofiary mszy, która z jednej strony czytamy jest ofiarą czystą, której nie może splamić żadna niegodność i nieprawość tych, którzy ją składają. Z drugiej strony ten, który mszę świętą sprawuje, może być przygotowany i czysty i wspaniały, a może być kimś, kto okaże się po jakimś czasie, nie wiem, praktykuje jakieś nikczemności. W Księdze Przysłów znajdujemy też taki fragment. Pismo Święte uczy, że ofiara występnych obrzydła Panu. No więc może jest jednak jakiś związek. Przysłów 15,8. Dalej. Teolodzy, komentatorzy odwołują się do Ewangelii Jana, 4 rozdział, wiersz 19 i następne, mówiąc, że Jezus sam, nie tylko Malachiasz, ale Jezus przepowiedział ofiarę mszy. No właśnie, do tej niewiasty, z którą się spotkał, opisane jego spotkania w 4 rozdziale Ewangelii Jana, mówi, że oto nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Bo pamiętacie, ona się pyta, gdzie właściwie, nie? Bo nasi ojcowie mówią, że tu, a wy mówicie, że tam, w Jerozolimie. No więc Jezus mówi, nadchodzi godzina, kiedy ani tu, ani tam nie będziecie czcili Ojca. I stąd komentatorzy wyciągają wniosek, że ofiara będzie składana na całym świecie. I miejsce oddawania czci będzie właściwie, no, wszędzie. Z tym, że Jezus wyraźnie w tej rozmowie i w tym tutaj, w tej wypowiedzi łączy oddawanie czci z oddawaniem w duchu i prawdzie, bo to zaraz dwa wiersze dalej mówi właśnie, że tak rozumie oddawanie czci, bo takich czcicieli chce mieć Bóg, który jest duchem. Stąd podprowadzenie, że tak powiem, czy próba wykorzystania tego tekstu do obrony tu takiego fizycznego, że tak powiem, uobecniania ofiary w postaci realnego ciała, krwi i tak dalej, no chyba nie ma wiele wspólnego. Dalej, porządek Melchizedeka, słowo tutaj, fragment, który się pojawia. Melchizedek zaś, król Szalemu, wyniósł chleb i wino, a ponieważ był on kapłanem Boga Najwyższego, błogosławił Abrama, mówiąc, niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi. Wyniósł chleb i wino, a ponieważ był kapłanem, błogosławił Abrahama. Tak czytamy.
Gdzie tu jest powiedziane, że Melchizedek ofiarował chleb i wino? Pozostaje to w sferze domysłów. Czy ta ofiara rzeczywiście wskazuje na ofiarowanie ciała i krwi Chrystusa pod postaciami chleba w czasie ostatniej wieczerzy? Jezus jest nazywany kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka i owszem, z tym, że no, dlaczego jest tak nazwany? Opinie są różne. Ta, która się najczęściej powtarza, sugeruje, że zarówno to, co łączy Chrystusa Melchizedeka, to fakt, iż no, Melchizedek jest tutaj przedstawiany jako ktoś, kto przybył znikąd, nigdy nie umierał, nie umarł, nie ma rodowodu. Bez matki, czytamy w liście do Hebrajczyków, 7 rozdział, wiersz 3. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu nie ma ani początku swych dni, ani też końca życia. Upodobniony zaś do Syna Bożego pozostaje kapłanem na zawsze. Autor wyraźnie pokazuje na to duchowe podobieństwo i to w kontekście no, wieczności wręcz. I tu wydaje się być rzeczywiście ten związek, na który Słowo Boże wskazuje, mówiąc, że Chrystus jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. Ani o Jezusie, ani o Melchizedeku Pismo Święte nie mówi, że złożyli ofiarę z chleba i wina. Dalej, kolejny argument to forma użyta tutaj w czasie ostatniej wieczerzy. Jezus mówi o ofierze w czasie teraźniejszym. A to by znaczyło, mówią komentatorzy, że ta ofiara była natychmiast złożona, tu i teraz. I dlatego ostatnia wieczerza była prawdziwą ofiarą. W języku greckim użyto tutaj imię słowów. A imię słów czasu teraźniejszego niekoniecznie odnosi się do wydarzenia dziejącego się w czasie teraźniejszym. Zależności czasowe wyrażane przez imię słów nie odnoszą się do jego czasu, lecz odnoszą się do znaczenia jego kontekstu. Tak czytam tutaj tekst, fragment z naszego podręcznika z Ewangelii według Rzymu McCarthy. I w kontekście tego fragmentu Jezus mówi teraz, używając imię słowa, o śmierci, która nastąpi nazajutrz. I ta konstrukcja gramatyczna jest jak najbardziej właściwa i poprawna. I jej odczytanie, interpretacja również. Używa on imię słowu czasu teraźniejszego, aby jasno przekazać pewność dzisiaj tego wydarzenia, które będzie miało miejsce w przyszłości. I język grecki pozwala na wyrażenie takiego przyszłego znaczenia czasu teraźniejszego. Język polski też to jest. Jak się powie, to idziemy do kina. W języku polskim na przykład jutro idziemy do kina. Jezus nie wylał swojej krwi w czasie ostatniej wieczerzy, ale na krzyżu. Ofiara nowego przymierza. Kolejne określenie związane z mszą i przeistoczeniem. Chrystus, obchodziwszy starą paschę, ustanowił nową paschę, aby Kościół przez posługę kapłanów składał go w ofierze pod widzialnymi znakami. I czytamy tu w dekrecie Soboru Watykańskiego II, ilekroć sprawowana jest na ołtarzu ofiara krzyża, w której Chrystus został złożony w ofierze jako nasza pascha, 1 Koryntian 5:7, dokonuje się dzieło naszego odkupienia. Pismo Święte nie stwierdza, ani w czasie ostatniej wieczerzy, ani gdzie indziej, że ta ostatnia wieczerza albo msza są ofiarami nowego przymierza. Jedyną ofiarą przebłagalną nowego przymierza jest ofiara złożona na krzyżu. Dlatego Paweł pisząc, Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza pascha, użył czasu, czasownika, który wyraża czas przeszły. To już się stało. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza pascha. Chrystus nie jest ofiarowany
Tak? On już został ofiarowany. Został ofiarowany na krzyżu. I dalej pisze apostoł Paweł do Koryntian w pierwszym liście, 10 rozdział, wiersz 21. Nie możecie pić z kielicha Pana i z kielicha demonów. Nie możecie zasiadać przy stole Pana, przy stole demonów. Komentatorzy mówią, no właśnie, tu chodzi o ofiary, o te stoły ofiarne, czyli o ołtarze, gdzie składane były ofiary. I bardzo chętnie by zastąpili słowo ołtarz, przepraszam, słowo stół słowem ołtarz. No, bo wiadomo, ołtarz jest miejscem do składania ofiary, a stół jest miejscem do spożywania posiłku. No ale pytanie, czy wolno? Ponieważ najczęściej uczestniczenie w stole demonów, o którym jest tutaj mowa, oznacza, odnosi się do powszechnej praktyki, w której uczestnicy spożywali posiłki, kultowe posiłki, często właśnie również wykorzystując mięso, które wcześniej złożone było w ofierze demonom, a teraz było częścią uczty. Przy stole, nie przy ołtarzu. Uczestnik posiłku wierzył, że zasiada przy stole Boga. I przez to, że kiedy bierze udział w tym posiłku, wchodzi z nim w społeczność. I Paweł ostrzegał chrześcijan w Koryncie, że nie mogą uczestniczyć w tych pogańskich posiłkach przy stole, a równocześnie zasiadać przy stole Pana. I tutaj Paweł jednak mówi, tak jak uważamy, o stole Pana, a nie o ołtarzu. Ponieważ pierwsi chrześcijanie traktowali wieczerze Pańską jako wspólny posiłek. Nie mamy śladów o składaniu jakiejś ofiary. Dalej. Kościół katolicki uważa, iż sakrament Eucharystii jest źródłem otrzymywania łaski uświęcającej. Tak jak zresztą każdy sakrament. Zanim Jezus oddał swego ducha na krzyżu, mówi, dokonało się. Dzieło odkupienia dokonało się przez złożenie ofiary. Chrystus został złożony w ofierze na krzyżu. I proces ten w tym momencie osiągnął swój punkt kulminacyjny i dokonał się. Zbawcze dzieło Chrystusa zostało zakończone na krzyżu. I od tamtej pory ten stan już jest traktowany jako stan obecny. No nie akceptujemy tłumaczenia, iż ofiara krzyża jest kontynuowana w czasie mszy świętej. Tak samo nie akceptujemy twierdzenia, że Chrystus złożył ofiarę samego siebie za nasze grzechy i wiecznie ją składa. Poprzez to, że jest ofiarowywany, uobecniany na ołtarzu w charakterze ofiary pod postaciami chleba i wina. W Słowie Bożym znajdujemy słowa, iż Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera, a śmierć nad Nim nie ma już władzy. List do Rzymian 6:9. Sam Chrystus objawia siebie jako byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków. Księga Objawienia 1:18. I mam klucze śmierci od otchłani. Już cytowaliśmy w tym samym miejscu. A żyjący posiada wszelką moc nad śmiercią. No to jak miałby, nie wiem, cały czas umierać, być składany w ofierze? Pismo Święte nigdzie nie wspomina o bezkrwawej ofierze. Przeciwnie, mówi wielokrotnie, że no nie ma ofiary bez przelania krwi na odpuszczenie grzechów. Chociażby Hebrajczyków 9:22. Nie ma przelania krwi, nie ma też przebłagania, ponieważ krew jest przebłaganiem za życie. Księga Kapłańska, 17 rozdział, wiersz 11. To powtórne przedstawienie Chrystusa w stanie ofiary rzekomo dokonującej się w trakcie mszy świętej, nie wiem ile razy, kilkadziesiąt tysięcy razy, czy setki tysięcy razy w ciągu każdego
roku, może nawet więcej, wypacza to już dokonane dzieło Chrystusa na krzyżu. Chrystus raz złożył ofiarę swojego życia Ojcu i po swojej śmierci przeszedł przez wyższy i doskonalszy przybytek, a dzisiaj jego celem jest nie kontynuacja tej ofiary, ale wstawianie się za nami przed obliczem Boga. Hebrajczyków 9:24. On wszedł raz na zawsze do miejsca świętego, osiągnął wieczne odkupienie. Hebrajczyków 9:12. A Ojciec przyjął ofiarę Jezusa Chrystusa i też uwiarygodnił ten fakt jako dokonany. Baranek zabity jest godzien otrzymać potęgę i bogactwo i mądrość i moc i cześć i chwały i błogosławieństwo. Księga Objawienia 5:12. Pieśń chwały niezliczonych rzeszy aniołów i wszystkich, którzy będą przebywali w niebie przez całą wieczność. Usunięcie bariery między Bogiem a człowiekiem oznacza, że dzieło Chrystusa zostało dokonane. A największe jak gdyby potwierdzenie, manifestacja ze strony Ojca, przyjęcia ofiary Jezusa Chrystusa, to było wskrzeszenie zmartwych dnia trzeciego. Tamte, to co było wcześniej, dokonało się i zostało zamknięte. I dalej czytamy w Piśmie Świętym o Jezusie: dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Zasiadł tam, ponieważ jego dzieło tutaj zostało już dokonane i zakończone. I tam pozostaje do dzisiaj, aż do dnia, kiedy powróci. Ten przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, aż nieprzyjaciele jego staną się podnóżkiem pod stopy jego. Hebrajczyków 10:12-13. Są jeszcze takie wzmianki w nauczaniu Kościoła w kontekście mszy świętej, które mówią o ogromnej wartości mszy świętej w kontekście przebłagania Pana Boga za ludzki grzech. Dlatego też słusznie jest składana nie tylko za grzechy kary zadośćuczynienia w innych potrzebach żyjących wiernych, ale według tradycji apostołów także za zmarłych w Chrystusie, którzy jeszcze nie zostali całkowicie oczyszczeni. To kanon z Soboru Trydenckiego. Ofiara ta jest prawdziwie przebłagalna. Trzeci kanon. Pan przebłagany tą ofiarą, udzielając łaski, daru pokuty, odpuszcza nawet bardzo wielkie przestępstwa i grzechy. No, to tak jakby Pana Boga ofiara Jezusa na krzyżu nie mu satysfakcjonowała do końca. Czyż nie? W liście do Hebrajczyków 10:15 i dalej czytamy: a daje nam zaś świadectwo Duch Święty, skoro powiedział, a na ich grzechy oraz ich nieprawości więcej już nie wspomnę. I wniosek nasuwa się sam w następnym wierszu. A grzechów ich i nieprawości więcej nie wspomnę. Gdzie jest ich zaś odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. A więc również to uśmierzenie Bożego gniewu, jeśli tak można to ująć, dokonało się. Dlatego też w wielu miejscach Pismo Święte określa ofiarę na krzyżu jako raz na zawsze złożoną przez Jezusa Chrystusa. Wieczną i doskonałą, której nie ma sensu powtarzać, ale ani do której nie ma sensu nic dodawać. Dostojna ofiara ołtarza jest zaś najcelniejszym narzędziem, przy pomocy którego zasługi powstałe z krzyża boskiego Zbawiciela dostają się wierzącym. No więc właśnie. Jeżeli zasługi krzyża są dostępne głównie przez mszę świętą, no to jest naturalne, że Kościół nalega, aby odprawiana była jak najczęściej, codziennie, i żeby wierni w niej jak najczęściej uczestniczyli. Daj, Panie Boże, nam godnie uczestniczyć w świętych obrzędach, ilekroć bowiem sprawujemy pamiątkę ofiary Chrystusa, spełnia się nasze dzieło odkupienia przez Chrystusa Pana naszego. No tutaj również nie zgadza się to z naszym rozumieniem Pisma Świętego.
Bo Pismo Święte naucza, że Bóg obdarza każdego wierzącego wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich, na przykład Efezjan 1:3, za darmo i natychmiast. To błogosławieństwo zlewa na swoje dzieci w Chrystusie. Efezjan 1:7 i 8. I nigdzie nie wymaga od chrześcijanina uczestniczenia w nieustannie składanej ofierze, aby mógł on otrzymać błogosławieństwo w Chrystusie. Kościół mówi, że ofiara mszy świętej jest najcelniejszym narzędziem, przy pomocy którego posługi powstałe z krzyża boskiego Zbawiciela dostają się wierzącym. Mamy tutaj chyba do czynienia z uzależnianiem jakimś ludzi wierzących od praktyk kościelnych, kościoła czy kapłana w sprawie Bożych błogosławieństw. Bardzo dużo na temat ofiary, składania ofiary, wystarczalności ofiary Jezusa fragmentów znajdujemy w liście do Hebrajczyków. Czyli w liście skierowanym do Żydów. Wiemy, że Żydzi byli przyzwyczajeni do składania ofiar. Przez całe wieki, przez cały okres Starego Testamentu było to czynnością zupełnie naturalną. I stąd można racjonalnie i sensownie domniemywać, że w momencie, kiedy Jezus mówi, aby przestawić się na funkcjonowanie, uwielbienie, oddawanie Bożej chwały w duchu i w prawdzie, no to było to dla nich szczególnie trudne. Bo to jest trudne dla każdego człowieka. Krótko przypomnę, bo już mówiłem o tym. Żyjąc w czasie i w przestrzeni, bezpiecznie czujemy się wtedy, kiedy potrafimy w czasie i w przestrzeni określić pewne punkty odniesienia naszego życia. I w kontekście tutaj choćby oddawania chwały Bogu, byłoby wspaniale, gdybym wiedział, gdzie i kiedy mam to czynić. Bo to jest zgodne z moją naturą i z naturą tego świata, w którym przyszło mi żyć. Trójwymiarowego plus czas. I teraz przychodzi Jezus, który mówi, w duchu i w prawdzie masz oddawać chwałę i cześć. I tracę te punkty odniesienia. I strasznie się czuję w tej nowej sytuacji. Dopóki Duch Święty nie wykona jakiejś pracy we mnie, abym nauczył się w tej nowej rzeczywistości poruszać. Czytałem o takich, na przykład jeden nawrócony fizyk mówi, że wiara, a miłość to też są wymiary. Oprócz długości, szerokości i wysokości, wśród których się poruszamy i żyjemy. I że rzeczywistość jest o wiele bardziej wielowymiarowa, niż nam się wydaje. W każdym bądź razie list do Hebrajczyków jak gdyby jest, wydaje się odpowiedzią na tą potrzebę, na tą trudność, bo tak często właśnie w kontekście ofiary Chrystusa do niej nawiązuje. No. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania ten, który dał obietnicę. Bo cóż ofiarowuje chrześcijaństwo, tak? Dla Żyda, który przyzwyczajony jest do składania ofiar i wie gdzie i kiedy, a dokładnie również jak, dla niego chrześcijaństwo, no to cóż, to są właściwie zbiór niewidzialnych obietnic. Zbiór niewidzialnych obietnic. Obietnica powołania jakiegoś niebiańskiego. Obietnica niebiańskiej świątyni. Obietnica niebiańskiego arcykapłana Jezusa Chrystusa. Niebiańskiej ojczyzny. Wszystko to gdzieś niewidzialne dla mnie. Czy nie prościej widzialna świątynia, widzialny kapłan, widzialna ofiara? Tak więc stąd ta trudność. Kościół katolicki oferuje religię, którą można zobaczyć. Kościół katolicki oferuje religię, której można dotknąć. I widzialne zgromadzenie, to są określenia doktrynalne. Widzialny organizm, widzialna struktura społeczna. A głową tej struktury jest papież, który jest określany słowami widzialna głowa całego Kościoła. Jest łatwiej.
Każdy sakrament, jak czytamy w definicji, jest widzialnym wyrazem niewidzialnej łaski. I administrowane są te sakramenty przez widzialne kapłaństwo. A pierwszym obowiązkiem kapłana, jak już powiedziałem, bez którego kapłan traci sens bytu, istnienia, to jest składanie ofiary. Widzialny jak najbardziej. Zgodnie z wymaganiem ludzkiej natury. Tyle w temacie tego aspektu. Kolejny aspekt, którym chciałbym się zająć, to kwestia komunii. Zaraz powiem, co mam na myśli. Kościół uczy, że Eucharystia pomaga osiągnąć życie wieczne. I dlatego zachęca wiernych do przejmowania komunii świętych, czyli Jezusa eucharystycznego, najlepiej codziennie. Z tego samego powodu domaga się uczestnictwa we mszy świętej. W niedzielę obowiązkowo, pod karą grzechu ciężkiego, a więc i kary piekła, a także i w niektóre święta kościelne, w ramach świąt Zmartwychwstania Pańskiego obowiązkowego przyjęcia komunii świętej, przynajmniej raz do roku, mówi przykazanie kościelne, w tym okresie właśnie, a jakieś dobrowolne nieposłuszeństwo, czyli nie pójście na mszę w niedzielę albo nie przyjęcie komunii w tym okresie świąt Zmartwychwstania Pańskiego jest grzechem ciężkim. Kanon 9, Sobór Trydencki. Jeśli ktoś przeczy temu, że każdy poszczególny wierny obojga płci po dojściu do używania rozumu obowiązany jest przynajmniej raz w roku na Wielkanoc komunikować według nakazu Świętej Matki Kościoła, niech będzie wyłączony. Jeśli ktoś przeczy, że nie ma takiego obowiązku. Kolejny kanon, tutaj dotyczący Eucharystii, 7 rozdziału, kanon 11. I aby tak wielkiego sakramentu nie przyjmować niegodnie, a więc ku śmierci i potępieniu, ten sam święty sobór postanawia i orzeka, że ci, którzy świadomi są ciężkiego grzechu, jakkolwiek sądziliby, że za niego żałują, o ile mogą mieć spowiednika, powinni najpierw odbyć sakramentalną spowiedź. Jeśli by zaś kto odważył się inaczej uczyć, głosić lub oparcie twierdzić, lub też bronić publicznie dyskusji w tym samym NNBW, niech będzie wyłączony. Aby uniknąć świętokradztwa w czasie komunii, kapłan, podając konsekrowany opłatek, mówi ciało Chrystusa. I zanim poda, oczekuje odpowiedzi od osoby, która przyjmuje. Ona mówi amen. Tak, wierzę w to, że to jest ciało Chrystusa. No, tutaj jeden z właśnie uczestników, nie widzą go nasi tutaj widzowie, opowiadał, że jak to jeden z księży już przestał mówić, tak? Nie tylko jeden. Nie tylko jeden. Przestał mówić ciało Chrystusa, a jak wytłumaczył, nie mówi tego dlatego, nie, bo... Nie, tłumaczył. Nie tłumaczył. Chrystus tłumaczy, chyba nie wierzy. Aha, to chyba nie wierzy. Nie tłumaczy, chyba nie wierzy w to. No. Owoce Komunii Świętej to tylko tak po łebkach, bo katechizm tutaj rozwodzi się w wielu punktach. Komunia Święta pogłębia nasze zjednoczenie z Jezusem. Cały czas mówimy o tym Jezusie tak zwanym eucharystycznym, prawda? Tak jak pokarm materialny jest potrzebny w życiu doczesnym, tak dla życia duchowego potrzebna jest właśnie przyjęcie ciała, a szczególnie w tym ostatnim momencie, kiedy na przykład człowiek jest na łożu śmierci. Pogłębia nasze zjednoczenie z Chrystusem. Dalej, chroni nas przed grzechem. Ciało Chrystusa, które przyjmujemy w komunii, jest za nas wydane. Krew, którą pijemy, wylana na odpuszczenie grzechów. Dlatego Eucharystia nie może jednoczyć nas z Chrystusem, nie oczyszczając nas równocześnie z popełnionych grzechów i nie zachowując od grzechów w przyszłości. Dalej. Eucharystia zachowuje nas od przyszłych grzechów śmiertelnych. Im bardziej uczestniczymy w życiu Chrystusa, pogłębiamy przyjaźń z Nim, tym trudniej jest nam zerwać więź z Nim przez grzech śmiertelny.
Celem Eucharystii nie jest odpuszczenie grzechów śmiertelnych, jest ono właściwe dla sakramentu pojednania. Natomiast Eucharystia jest sakramentem tych, którzy pozostają w pełnej komunii z Kościołem. W każdym bądź razie zachowuje nas od przyszłych grzechów przez to, że bardziej łączy nas z Jezusem. Eucharystia tworzy Kościół. Ci, którzy przyjmują Eucharystię, są ściślej zjednoczeni z Chrystusem, a tym samym Chrystus łączy ich ze wszystkimi wiernymi w jedno ciało. I zobowiązuje do pomocy ubogim. Tak można by streścić to, co czytamy w katechizmie odnośnie owoców. Przyjmowanie ciała Chrystusa. Powiedziałem wcześniej, że teoria transubstancjacji, przeistoczenia opiera się właściwie na dwóch tekstach. Jeden tekst to był ten właśnie nawiązujący do pamiątki wieczerzy, ostatniej wieczerzy Jezusa Chrystusa, a drugi nawiązywał do Ewangelii Jana, do 6 rozdziału. I teraz chciałbym nawiązać do tego drugiego fragmentu tutaj w kontekście tego ciała przyjmowanego w ramach tak zwanej komunii. Ewangelie synoptyczne i święty Paweł przekazali nam opis ustanowienia Eucharystii. Święty Jan ze swej strony przytacza słowa Jezusa wypowiedziane w synagodze w Kafarnaum, przygotowujące do ustanowienia Eucharystii. Chrystus nazywa wówczas siebie chlebem życia, który zstąpił z nieba. Przygotowujące. To już tutaj sam tekst z katechizmu, bo to jest 1338 punkt w katechizmie katolickim, więc tu już mowa, już widzimy, to są dwa różne wydarzenia. W czasie i w przestrzeni. Dzieje się to kiedy indziej i gdzie indziej. Ale jest to przygotowujące do ustanowienia Eucharystii. I tak. W trakcie dyskusji między Jezusem a grupą Żydów, których większość nie wierzyła w Niego, w synagodze w Kafarnaum, mniej więcej rok przed ostatnią wieczerzą, jak pisze apostoł Jan w swojej Ewangelii, 6 rozdział, 51 wiersz, Jezus mówi: ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało wydane za życie świata. Kościół mówi, że chlebem, który Chrystus da, będzie ten przeistoczony chleb, nazywany Eucharystią, bo tutaj znowu się to nam mylą trochę pojęcia, msza, Eucharystia, hostia to Eucharystia, więc tu w tym drugim znaczeniu. A więc chlebem, który Chrystus da, będzie ta Eucharystia, czyli Jego faktyczne ciało i krew. I to właśnie Jezus ma na myśli, mówią tutaj teolodzy, kiedy powiada: ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja prawdziwym napojem, jak czytamy u Jana 6:55. I w tym sensie Eucharystia staje się źródłem duchowego życia. Cytuje się tutaj Jana 6:53 i następny. Zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego, ani pili Jego krwi, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. A więc według nauczania Kościoła Jezus uczy tutaj, że dusze wiernych, które przyjmują komunię świętą podczas mszy świętej, są karmione tym niebieskim pokarmem. Jest nim chleb, który daje życie wieczne, tak czytamy. Katolicy jedzą ciało Chrystusa, piją krew Jego i w ten sposób otrzymują łaskę, która jest początkiem życia wiecznego, lekarstwem nieśmiertelności. I tak Kościół wyjaśnia znaczenie Ewangelii według Jana, rozdziału 6. Jeżeli chcemy zrozumieć znaczenie tego fragmentu, musimy odwołać się do kontekstu. W świetle kontekstu pojawia się nieco odmienna interpretacja. Popatrzmy. Ewangelia według Jana, 6 rozdział, zaczyna się od opisu cudownego nakarmienia 5000 nad Jeziorem Galilejskim. To jest pierwsze 14 wierszy 6 rozdziału. Następnie, dokładnie następnego dnia, grupa Żydów, którzy byli świadkami cudownego rozmnożenia chleba, kilku ryb, przybywa do Kafarnaum w poszukiwaniu Jezusa. 22, 25 wiersz. I Jezus mówi tym Żydom szukającym Go z niewłaściwego powodu. Mówi: zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. 6:26.
A on miał im do zaoferowania coś o wiele większego i coś zupełnie innego niż taki darmowy posiłek. Dlatego mówi, zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy. Jest to bowiem, jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec. To jest następny 27 wiersz. I Jezus używa tu przenośni. Skoro wydawało się, że Żydzi nie chcą niczego więcej poza następnym darmowym posiłkiem, Jezus przedstawia im nową ofertę, innego pokarmu. Nie był to zwykły pokarm, ale ten, który trwa na życie wieczne, tak? 27 wiersz. Nie wiem, dalej wnioskuję, Żydzi przypuszczali, że w celu otrzymania tego czegoś niezwykłego na życie wieczne być może będą musieli coś niezwykłego również uczynić. Bo w 28 wierszu czytamy, zapytali więc Jezusa, cóż mamy czynić, żebyśmy wykonywali dzieła Boga? Jezus odpowiedział, na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w tego, którego On posłał. To jest wiersz 29. Czyli to, czego potrzebowali, to jest zaufać Jezusowi. W Nim złożyć swoje zaufanie jako Bożym posłańcu, jako Bożym Mesjaszu. I odpowiadając, Żydzi rzucają Mu wyzwanie. Jakże Ty, jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy Go zobaczyli i Tobie uwierzyli, prawda? Cóż zdziałasz? Wiersz 30. I ta odpowiedź Żydów właściwie dwie rzeczy nam tutaj mówi. Po pierwsze, Żydzi rozumieli, że Jezus wzywa ich, żeby w Niego uwierzyli. A po drugie, nie akceptowali twierdzenia Jezusa, że jest On tym właśnie Mesjaszem. I chociaż dopiero co wczoraj byli świadkami tego cudownego rozmnożenia chleba. Zażądali dodatkowego dowodu w postaci jakiegoś innego znaku. Nawet zasugerowali, to jest następny 31 wiersz, że może zesłałby im mannę z nieba, tak jak to było za Mojżesza. On, Mojżesz, coś takiego uczynił. I w odpowiedzi Jezus ponownie nawiązuje do niezwykłego pokarmu. Tutaj nawiązuje najpierw do manny z nieba. No, manna była potrzebna do fizycznego przetrwania, na życie narodu na pustyni, i Żydzi doskonale sobie z tego zdawali sprawę, ci rozmawiający z Jezusem. Jezus próbuje przekonać, że to On im jest potrzebny do ich duchowego przetrwania. I aby to uczynić, mówi, ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. 35 wiersz. Innymi słowy, składając swoją ufność w Nim, będą zaspokojeni w tym duchowym pragnieniu, głodzie na wieki. No i w tym momencie intensywność dyskusji rośnie. Jezus ponownie wypowiada swoje twierdzenie i chociaż jeszcze dalej posuwa analogię. Mówi, ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało wydane za życie świata. I tu zapowiada swoją śmierć na krzyżu. Wiersz 51. Zapowiada swoją śmierć na krzyżu, ale nie ustanowienie sakramentu Eucharystii. Zapowiada oddanie swojego życia. Kiedy Jezus obiecywał, jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki, 51 wiersz, to nie mówił literalnie o chlebie, tylko nauczał, że oto On jest źródłem życia wiecznego dla wszystkich wierzących. I przedstawia to również w sposób bezpośredni. Mówi, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. 47 wiersz. I objawia tą samą prawdę, używając przenośni. Ja jestem chlebem życia. Następny, 48 wiersz. Kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. No, w Kościele katolickim odrzuca się przenośny sposób interpretacji. Wskazuje się na postępowanie niektórych Żydów, bo zrozumieli, że Jezus prosi o spożywanie swojego faktycznego ciała, z tego powodu zaczęli szemrać i niektórzy odeszli. No bo, tak jak mówiliśmy wcześniej, spożywanie ciała w sensie dosłownym
było czymś obrzydliwym. Tak powinni też zareagować apostołowie w czasie ostatniej wieczerzy, gdyby rozumieli, że Jezus oferuje im w tej chwili realne ciało. Mówiąc o tym chlebie. I tu uczeni podtrzymują, argumentują, że skoro Jezus nie skorygował zrozumienia Żydów w tej kwestii, no to znaczy, że jednak oni dobrze zrozumieli. Tak? Jest w tym, no, część słuszności. Niektórzy Żydzi faktycznie sądzili, że Jezus prosił ich, aby spożywali jego fizyczne ciało. 52 wiersz. Ale to nie dowodzi tego, że zrozumieli go prawidłowo. Ludzie nieraz błędnie rozumieli wypowiedź Jezusa i Jezus tego nie korygował. To nie jest dowód. Nieraz mówił do ludzi w sposób przenośny. Nieraz celowo używał przenośni językowych, aby zasłonić prawdę przed niewierzącymi słuchaczami o zatwardziałych sercach. Popatrzmy Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, wiersz 10 aż do 16. Tak więc twierdzenie, że Jezus nie podjął żadnej próby, jeszcze wcale nie oznacza, że potwierdził to ich rozumienie. Przeciwnie. Popatrzmy dalej. Bo odpowiadając na szemranie tłumu, Jezus twierdzi, to duch daje życie. Ciało na nic się nie zda. Słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i życiem. Wiersz 63. Życie wieczne można było osiągnąć przez uwierzenie, przez wiarę w słowa Jezusa. I w tej sytuacji spożywanie jego ciała już nie przynosiło żadnej korzyści. Kiedy żydowscy oponenci oddalili się w niewierze, Jezus zwrócił się do 12 apostołów. W celu również chciał ich wypróbować. Czy i wy chcecie odejść? 67 wiersz. Czy wy też tak to rozumiecie? Mówiąc innymi słowami. I Piotr odpowiada: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś świętym Bożym. Wiersz 68-69. Przynajmniej Piotr zrozumiał, że życie wieczne można uzyskać poprzez przyjęcie słów i przez wiarę, a nie poprzez przyjmowanie jego ciała. I chociaż Ewangelii w tym fragmencie Ewangelii Jana w 6 rozdziale Jezus mówił o chlebie, to nie powinniśmy tego wiązać z opisem ostatniej wieczerzy. Kontekst Ewangelii według Jana i kontekst opisu ostatniej wieczerzy jest zupełnie różny. W Ewangelii Jan przemawia do niewierzących Żydów. I tematem jego wypowiedzi jest życie wieczne, które można otrzymać przez wiarę w Niego. I używa chleba jako symbolu. Symbolu, który reprezentuje Jego osobę. Jako posłanego przez Ojca, 29 wiersz, jako źródło życia, 35 wiersz, w 6 rozdziale. Jako Zbawiciela świata, 51 wiersz. A celem wypowiedzi Jezusa jest zilustrowanie potrzeby człowieka grzesznego, mianowicie potrzeby zaufania Mu, Jezusowi, w kwestii życia wiecznego. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus mówi do swoich uczniów i używa chleba jako symbolu reprezentującego Jego ciało. Celem wypowiedzi Jezusa jest ustanowienie pamiątkowego posiłku, który będzie przypominał o Jego śmierci na krzyżu aż do końca świata. I jedząc, spożywając ten posiłek, uczniowie mieli go wspominać. I Jezus chce, aby w ten sposób zwiastowali Jego śmierć, którego tutaj ten chleb, wino jest symbolem. Aż On powróci. Tak więc dyskusja w Ewangelii Jana w 6 rozdziale i kwestia ostatniej wieczerzy to zupełnie dwa odmienne wydarzenia. I używanie jednego dla wyjaśnienia drugiego no jest nadużyciem. No właśnie, pytanie, czy nieusprawiedliwione. No.
Kościele katolickim dla obrony mówi się, odrzuca się ten fakt, iż w obu wydarzeniach Jezus użył przenośni. Kwestia kultu. Dobrze nam idzie, prawda? Nie będziemy przerywać. Może chwilę jednak. Może chwilę jednak, tak? Publiczność chce się dodzwonić. To w takim razie, proszę bardzo, w tym momencie możemy zrobić przerwę.